Michał Wałach, Przegląd Prasy, witam serdecznie. Gazeta Wyborcza, dlatego potrzebny nam ochronny rekwizyt. Pismo bierze na warsztat temat obrazy uczuć religijnych. I podany jest przykład 17-latka, który zanieczyścił miejsce, gdzie znajdował się krzyż, został za to ukarany. Oczywiście wszystko w takim tonie relatywizowania, że to jest przesada może nie ma problemu. Wszystko to jest zestawione z Nergalem, który publicznie znieważył Pismo Święte i mimo wielu lat procesów nie został za to ukarany. Może warto w tym kontekście zwrócić się do prokuratury, by te sprawy były priorytetowo traktowane. Szczególnie jeśli mówimy o reformie sądownictwa, warto szczególną opieką objąć naszą wiarę katolicką. I jeszcze jedna kwestia. Jak Gazeta Wyborcza zachowałaby się, gdyby tego typu przypadki dotyczyły obrazy islamu czy judaizmu?